Ja dzisiaj chciałem się wypowiedzieć jeszcze na temat dość moim zdaniem ważny, a jakby niezauważany, pomijany, nawet w internecie bardzo słabo o nim ostatnimi czasy. Chodzi o to, że 22 stycznia już bieżącego roku ma wejść w życie większość przepisów Akta 2 nowego pomysłu Unii Europejskiej. No, niektórzy twierdzą, że pod pozorem ochrony praw autorskich chodzi o maksymalną cenzurę sieci. No może troszkę przesada, ale niewątpliwie będą niektórzy to w tym kierunku zdecydowanie wykorzystywać. Ja już 7 lat temu, jak Donald Tusk próbował wprowadzić ograniczenie internetu jako akta 1, nagrałem taką piosenkę, wierszyk pod tytułem Wszyscy razem, nawet dzieci, zawalczmy o wolność w sieci. No i wtedy przy silnych protestach społecznych, dość spontanicznych w kraju i nie tylko, Tusk i wielu się wycofało z tego. No ale teraz się wraca pod trochę inną formułą do ograniczenia jeszcze większego sieci. Co prawda oczywiście nie wszystko w sieci jest w porządku, niektórzy zachowują się okropnie, ale może być to bardzo nadużywane przez władzę celem likwidowania niewygodnych poglądów, bo wystarczy tylko postępowanie sprawdzające, aby zablokować dany film czy kanał. No tak to w tym kierunku robić, no i de facto działanie będzie bardzo trudne. Teraz w świetle tych jakichś nowych pomysłów kombinacji Unii Europejskiej zapewne będę musiał poprawnie jeszcze raz nagrać tą piosenkę lub jako wierszyk, bo wtedy trochę fałszowałem, to było tak ad hoc. Sytuacja się co prawda nieco zmieniła, ale podejrzewam jak wielu, że bardziej jednak o pretekst do cenzurowania niewygodnych treści, a przynajmniej częściowego ich blokowania, niż samą ochronę praw autorskich. Oczywiście jedno i drugie jest ważne i trzeba by próbować jakoś pogodzić jedno z drugim, co nie jest łatwe. Wielu twierdzi, że obecne przepisy by już wystarczyły, ewentualnie z drobnymi poprawkami. A podejrzenie wielu budzi to, że już właśnie 22 stycznia bieżącego roku, za parę dni, wchodzi większość tych przepisów, choć Parlament Europejski jeszcze tej ustawy w pełni nie zatwierdził, tylko Komisja Europejska i właśnie porozumienie rządów, i się spisza, co wydaje się być jeszcze bardziej podejrzane, przynajmniej zdaniem wielu. Tak samo nie jeden twierdzi, że ten pośpiech Komisji Europejskiej wynika też z obawy o wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, które przybędą za miesięcy, i niejednych wyborów krajowych. Ciężka sprawa pogodzić te sprzeczne interesy twórców i internautów, ale trzeba to jakoś rozsądnie zrobić w szerokiej konsultacji, by nie wywoływać z jednej strony gniewu ludzi, a z drugiej strony niezadowolenia i ograniczenia praw twórców. Ciężka sprawa, ale realna. Patrzmy więc politykom i prawnikom na ręce, by się nie obudzić ewentualnie z ręką w nocniku. Więc obserwujmy, ewentualnie protestujmy, no i módlmy się, by było dobrze. Ora et labora, amen. A ja jak zwykle proszę o suby, łapki, wsparcie, zrozumienie i działajmy, módlmy się, by wszystko się skończyło dobrze dla wszystkich. Co daj Boże, amen.